Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym Assassin's Creed Breakfrage. Słuchajcie, znalazłem jakiś kamień. Nie wiem co ten kamień robi, ma to być jakiś pseudo kamień Majów. Jeżeli go, żeby go aktywować, musimy wejść na górę i odpalić interakcję. O! Ja jebie, teraz mam dopasować kształt do podświetlonych przedmiotów, tak? Kurwa, ale jak? Czekajcie, czekaj. O! No jestem kurwa geniuszem, co się stało pod tą palmą? Aha, czyli mam sobie tutaj te przedmioty jakoś... Fuck my life, ponad półtorej tego. Co wykopiemy z podziemi? O, jak mamy zajebiste rękawiczki. Kamień znaleźliśmy, zajebiście. Serio? Taki kurwa kamyk musiał mieczem podważyć? Okej. Znaleźliśmy kamień Majów. Nie wiem, co to kurwa oznacza, ale znaleźliśmy kamień Majów, tak więc cieszmy się. No ale okej, nie interesujmy się kamieniami, tylko wbijajmy na naszą kawkę i ciśnijmy do naszych kolejnych celów, czyli, no cóż, do misji głównej. Z tego, co widziałem, to nie mamy żadnego punktu szybkiej podróży w pobliżu tamtego miejsca. Tutaj jest jakaś, o właśnie, konwój morski, który sobie przedtem wypatrzyłem chyba. No dobra, trudno. To w takim razie wbijamy za nasz ster. Co tam się dzieje? Rozjebałem coś. Nie wiem co. Pieprzyć to, płyniemy do przodu. Muszę tylko wyminąć ten taki... Chociaż nie, przepraszam. Nie muszę tego wymijać, ponieważ wjechanie w to nie oznacza cumowania. Ja mogę tam zacumować. Dlatego na razie pierdolę. Przepłyniemy sobie tutaj. Wypłyniemy z pomiędzy całej masy tych tutaj kamieni dookoła, odpalam szybkość podróży, zakręcamy. A i bez zbędnego opierdalania się płyniemy przed siebie. Będziemy też patrzyli po drodze, czy znajdziemy jakieś może większe statki do obrabowania, bo być może sobie coś powalczymy. Tam widziałem, że coś płynie. Jak wysoki level? Czwarty poziom szkunera. Nie będę się zabierał nawet za coś takiego. Ogólnie niedługo, fabularnie szykuje się nam, kurwa już dopłynąłem, szykuje się nam fabularnie oskryptowane wyjście z Animusa. I to mi się wydaje być naprawdę ciekawą sprawą, ponieważ będziemy mogli sobie podziałać w tej całej siedzibie Abstergo, a z pewnych niepotwierdzonych, albo bardzo pod niepotwierdzonych, albo może według niektórych potwierdzonych, dobra, za dużo pierdolę. Źródeł wiem, że tam naprawdę fajne rzeczy się dzieją i naprawdę fajne smaczki idzie wypaczeć, jeżeli chodzi o różne komputery, które można tam hakować. Tak, można tam hakować komputery. Mapa skarbów. Zobaczmy, co pokaże nam mapa skarbów. Zdobyto mapę skarbów, wspaniale. 442, 118. Aha, przepraszam. To już znalazłem, tego nie znalazłem, ale to jest 442, 118. To jest totalnie nie w tym miejscu. 442 powiedzmy i teraz pewnie musimy lecieć w dół. 442, 118, Boże, gdzieś tutaj w pizdu na dole. Gdzieś tutaj. No, gdzieś w tej lokacji, o 442, 118, dokładnie. To Boże, to tak daleko, Jesus fucking Christ. Zanim skorzystamy z tej misji głównej, która nam się tu pojawia, pójdę sobie zsynchronizować tamten punkt, żeby już mieć odkrytą tą małą wysepkę. Wiecie, w ramach szybkiej podróży i innych tego typu spraw zawsze jednak lepiej mieć, warto mieć ten teren odkryty. Z takiego przynajmniej z założenia wychodzę. A synchronizacja to w sumie pikuś. Wejdziemy sobie, naciśniemy przycisk, popatrzymy na morze, popatrzymy na kawkę, która mam wrażenie stoi dość niebezpiecznie blisko brzegu, ale nie znam się na napływaniu, tak więc nie będę się może wypowiadał. Spierdalam z powrotem po drzewie, nie ma co do wody wskakiwać w sumie. No i ciśnijmy zatem. Ajej. Dobra, żyję. Jeja. Kogo mam na brzegu i co oni mi w ogóle tutaj dadzą? Porządna obrona, rozpocznij misję. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous, free, and out of the reach of kings, clergy, and debt collectors.
Near 500 men now pledge their allegiance to the brethren of the coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. And make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. Okej, czyli zajmiemy się realizacją przejebanej misji, która będzie polegała na zajebaniu jakiegoś hiszpańskiego galeonu. Jak wiemy, albo nie wiemy, galeony to są naprawdę bardzo porządne statki. Pinster from the Spanish, was it? Aye. In the midst of a hurricane. Nie będę tego nawet. Nie będę się nawet zajmował tymi pipidówami. I reckon £1,000,000 worth of reals was sunk that day. Devil love a hurricane. Might have a dive there one day. Aha. Dobra, oni sobie gadają, czyli krótko mówiąc, w sumie nie ma tu wiele do komentowania. Płyniemy rozjebać tamten statek, a raczej nie, przepraszam, nie rozjebać, mamy go ukraść. Zaraz się będziemy zbliżać do... O, to nie jest statek do zaatakowania, to była skała. Tak, widzę strefę zastrzeżoną, ale mnie interesują statki, które tutaj dam radę znaleźć. Fajnie, fajnie. Użyj lunety, żeby zidentyfikować swój cel. To na stówę nie będzie to... Nie, to jest jakiś mały szkuner. Szkunery mnie nie interesują. Przyspieszmy trochę, żeby te pały nas nie zobaczyły. Tam też coś widzę, ale to jest znowu jakaś pipidówa. Tam, mamo, też jakąś pipidówę widzę. O, cholera, skręćmy na lewo. O, nie, a może jednak na prawo. God damn it. O, sztorm się zaczyna. Czemu po prostu byłem przekonany, że to się stanie? Niech mnie pała. Szybciej, szybciej, bo jeszcze mnie złapią w swój zasięg. O, tam coś widzę większego. Nie, to też jakiś słaby szkuner. Jesus fucking Christ, jakieś hardkorowe fale tutaj mi napierdzielają po twarzy. Co my tam mamy? Tam jest coś dużego chyba. O! Nie, 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 to nie to. W ogóle jakie mam cele poboczne? Nie mam celów pobocznych. Zobaczmy, jak duży jest ten teren, który mam przeszukać. O chuj. No spory ten teren całkiem jest. No nic, zobaczmy, co uda nam się tutaj wypaczyć. Ten statek jest naprawdę całkiem w porzo. No ale to nie jest El Arcader. El Arcader del Maestro. Ja trochę z dupy tutaj postanowiłem popłynąć. Zawróćmy w lewo. No, dawaj, dawaj, sterowny mój stateczku. Odbijamy i przyspieszymy trochę naszą podróż. Będę przy okazji starał się rozglądać tam na różne strony. Widziałem, że tam jeszcze coś chyba z tyłu płynie. Nie, to nie jest mój cel. O, o, tu widzę. O, to będzie to. 60. poziom. O, kuchwa. I ma go zniszczyć pewnie, tak? Śledź statek. O, ty, panie. Mam go śledzić, tak? Okej. Mamy trzymać się w pewnej odległości od tego statku. Mam nadzieję, że w tej chwili mnie nie wykryją, jak będą obok mnie przepływać. Odpłyńmy trochę. O kurwa, zaczynają mnie dostrzegać. Tego pierdolę, wypłynę z zasięgu. Bo już, kurde, wskaźnik wykrycia mnie się do połowy napełnił. Okej, dobra. Przestał mnie widzieć. Widzimy, że ma naprawdę duże, powiedzmy, ślepe pole, blind spot, nie wiem jak to określić nawet, za sobą. Dlatego udamy się tak, będziemy starali się go śledzić, powiedzmy tak, od tylca.
Zmniejsz odległość od celu. No ja już zapierdalam, ale panie, pamiętaj, że ja nie mogę dać się też wykryć. Ale myślę, że płynąc jakoś w miarę bezpiecznie za nim powinno być w porzo. Mam nadzieję, że żadna wielka, większa walka mi się tutaj nie nawiąże. Może być różnie. Motyw jest taki, że mam śledzić statek, ponieważ jak powiedział tutaj ktoś, w pojedynkę na 100% nie damy rady. O kurwa, tutaj jakiś pomniejszy statek widzę sobie postanowił popłynąć. Więc odwińmy może na tą stronę. Może uda mi się jakoś mniej więcej je ominąć. Trzymając się nadal w zasięgu naszego El Marca del Pario. Nie pamiętam jak się to nazywało. O Jezus Maria. Kurwa, jakiś pomniejszy stateczek mnie tutaj zauważa. Zatrzymajmy się, obróćmy się, wystartujmy lekko. Fak, żebym nie zgubił tego statku. Jezus Maria. Nie, zaraz go zgubię. Spoko. Już płynę w jego stronę, już płynę. Tylko nie chcę, żeby mnie tamte inne statki zaczęły atakować. Dlatego zrobiłem taki przejebany manewr wymijający. Okej. Zmniejszmy prędkość. Pójdźmy teraz bardziej w sterowność. Zwiększmy prędkość, odbijemy w lewo. Patrzcie, my jebani jesteśmy, driftujemy między statkami nieprzyjaciela. Tak, co by po prostu w jak najmniejszą ilość walk się wdać. Ale okej. Wracając do moich wytłumaczeń, śledzimy ten duży statek, ponieważ nie mamy szans w walce z nim w tej chwili. On zdecydowanie poziom 60 statku, to jest poza moimi w ogóle możliwościami. Ale okej, dobra. Ustawiłem się teraz tak w miarę za nim. Popatrzcie sobie w ogóle, nie wiem czy to będzie tutaj widać. Nie widać. Patrzcie jaki to jest jebitny, nawet na mapie wygląda spory. Czuję, że podpłynę do tej wyspy. Mam wrażenie, że jakoś właśnie w tamtą stronę się zbliża. Jakiś inny duży statek tam widzę płynie. O, fuck. Oh, shit. Nie jest dobrze. Czekajcie, postoimy chwilę w miejscu. Odbijemy może trochę na prawo. Bo statki się tam widzę rozpływają tak śmiesznie. O, odbijaj w prawo, ziom. Can way. Okej. Spróbujemy się wcisnąć pomiędzy nimi, pomiędzy ich pole widzenia. Nie wiem, no może nas nie rozpoznają. Ogólnie ja nigdy nie rozkminiałem tego, że wiecie, w filmach pirackich i tak dalej zawsze wieszali sobie te bandery takie pirackie, ogarniacie, po prostu takie znaczy czaszki białe na swoim statku. Tak, żeby od razu każdy kurwa wiedział, że zaraz napadną ich piraci. Bardzo sensowne. Wiecie, zawsze pozostaje jeszcze kwestia respektu i tak dalej. Wiecie, oni muszą wiedzieć, z kim mają do czynienia i tak dalej, i tak dalej. No ale zależy na czym nam zależy. Ja bym chciał być takim kurwa pirackim ninją. Dobra, ten mnie zaczyna zauważać, dlatego przyspieszymy trochę. Ale dopiero teraz widzę, że potrzeba chwili, żeby oni mnie zauważyli. To nie jest tak, że oni wpłyną i od razu mnie zaczynają napierdalać, tak więc mogę sobie pozwolić na przebywanie w ich zasięgu widzenia przez krótki czas, naprawdę krótki czas. A nie, aż tak nie będę przyspieszał. O kurwa, ktoś tam płynie, chyba go niszczyć. Co się tam dzieje? No, kurwiają się. Co ja mam teraz robić? Mam go atakować? O Jezus Maria. Uniknij ognia moździerzowego, tak? Gdy znajdziesz się pod ostrzałem z moździerzy, obszar zadawanych przez nie obrażeń zostanie przedstawiony jako okrąg na wodzie. Żółte okręgi informują o nadlatujących pociskach. Unikaj ich. Gdy okrąg zmieni kolor na czerwony, przyjmiesz obrażenia. Aha, czyli muszę wodę obserwować, krótko mówiąc. A, unikamy. Dobra, będzie dobrze. Jebane moździerze. Czyli na razie mam cały czas unikać ognia z moździerzy, okej. Znowu tak z prawej strony postrzeli, spoko, odwijamy tutaj. Zapewne cały czas go śledząc, wiatr nas trochę znosi. Wieje na południowy wschód. Geografia kurwa. Ojo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 j, dobra, udało się. Chyba unikniemy tych obrażeń. Nie jest źle. Jak na razie unikanie ognia idzie nieźle. O, fajnie. To pewnie teraz muszę naraz unikać ognia, pewnie. O kurwa, ile tych statków muszę zatopić teraz.
A tym sobie nie trafiłem zdecydowanie. Jezus Maria. No, 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 no. Jebut! Strzelamy w takim razie do tych stateczków. Nie wiem, jak duży to da efekt. Ale jebut! Proszę bardzo. Dobra, czyli moim zadaniem jest teraz walczyć z tymi małymi stateczkami. Nie wydaje się to być zbyt skomplikowane, bo raczej są takie słabe. Jak widzicie, rozwalanie ich dość mi idzie w tej chwili. Proszę, słabe punkty waszych statków są dla mnie odsłonięte. Trafi w wasz maszt? Powinno trafić w wasz maszt. Jebut! Do widzenia. Down to the drink. No, odwijaj mój stateczko, odwijaj. Nie macie. No, zdecydowanie go nie ma. Zatopiliśmy hiszpańskie okręty i co teraz? Jak my podejdziemy do tego grubasa? She's sailing for that island. I know the place. A natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Misja ukończona. Jak miło. Zatop dwie łodzie, jedną salwą burtową, użyj ciężkich kul. Walcie się. Słabe wspomnienie, nie lubię. Mam szczerą nadzieję, że to moje ocenianie wspomnień w jakikolwiek sposób pomoże im dopracować kiedyś tą grę. Okej, co się teraz dzieje? Następna misja, z czym jest związana? Aha. Szaleniec. No to pewnie będzie związane z ukradnięciem tam... O, czekajcie, obczajmy sobie ten konwój. Obczajmy sobie ten konwój. Bo nie chcę zaczynać kolejnej misji głównej w tej chwili. Wolę sobie obczaić te po prostu szczątki, które się tutaj znajdują. Przeszukaj ratunek, przeszukaj wybuchowe beczki, jak miło. Zawrócimy sobie jeszcze, obczajmy te wszystkie rozjebane statki, które tam zostawiłem. Gdzie jest niebezpieczna fala? O kurwa, niebezpieczna fala. Spierdalam przed tą niebezpieczną falą. To też jest jakaś myśl. Nie ma mnie, pierdol się falą. Płynę razem z nią, krótko mówiąc. I spierdalając oczywiście przed niebezpieczną falą, będę zbierał jakieś szczątki. Czemu nie? Ucieknę jej, czy jej nie ucieknę? Hehehe, siema falo, nie ma cię. A, zniknęła, patrzcie jak ładnie. Kogo my tam mamy? Nie, nie, nie moździerz. Chciałem obczaić, jaki to statek. Szkuner? Gin, szkunerze. Czemu to robię? A w sumie dlatego, że mogę. Gin. O, tu mogę coś przeszukać. Ratunek, przeszukaj. Pięknie. Tamtego statku niestety nie udało mi się przeprowadzić abordażu, ponieważ rozjebałem go nazbyt szybko. Mam jakiś chyba mini sztorm, tak to sobie nazwę. Delikatne trąby powietrzne krążące dookoła. To pikuś. Przeszukaj. Przeszukaj. O nie. O, zajebiście. Rąbnąłem we wrak jakiegoś statku, który sam oczywiście zatopiłem. Mam zaznaczony ten konwój, czy może zniknął? Nie, dalej jest. Gdzieś tam się porusza. Okej. Cześć konwoju. Zobaczymy, czy jesteś warty zachodu. I zobaczymy, czy ja w ogóle dam radę sprostać. O nie, trąba powietrzna mnie wciąga, to gorzej. O, shit. Ha, dobra, nieźle, nieźle. Spróbujmy go jebnąć. Z moździerza dam radę. Jebnę go. Wow, shit. O, było ciekawe. Wchodzimy na pokład. Aha, jest jakiś pseudosztorm, dlatego nic nie zrobię. Mój damage jest zbyt wielki, dla waszych błahych łodzi. Tempechuję. Moździerz też mam, muszę pamiętać o tym, że mogę z niego korzystać. No ale okej, 2700 metrów do tamtego konwoju. Popłyniemy sobie i zobaczymy, co tam się dzieje. Ewentualnie powalczymy i wtedy raczej skończymy odcinek. Bo obawiam się, że ta misja poboczna, ta misja główna może troszeczkę potrwać. A nie chcę wykraczać jakoś strasznie poza czas odcinka. Bo u mnie jest już godzina wieczorna.
i chcę to tak w miarę w tej chwili czasowo odpowiednio nagrać. A skoro już tu jestem, to w sumie zrobię jedną rzecz. Wejdę na tą wyspę i zsynchronizuję sobie punkt widokowy. Rozumiecie? Fast travel, fast travel. Mogłem pewnie jakoś sensowniej podpłynąć, no chyba mogę zacumować w ogóle, ale... Któż by się tym przejmował? Co jest kurwa trąba powietrzna? Nie wiem co to było, ale jakieś wielkie żółte kółko. O, chyba było niebezpieczne, ale mój statek ma się w porządku, więc... No sweat. Czemu gra... Marihuana. Czemu gra uczy mnie wybierać bronię, jak się topię w wodzie? Drogi Edwardzie, pojebało cię? Oho. Zajebiście. No wbijaj na tą beczkę. Nie, to nie beczka, to jakieś... No coś mnie trafi zaraz. O, trąba powietrzna do mnie leci, zajebiście. Fajnie. Chodźmy tutaj. Co? Czy na chuj ty ciągle tak na główkę skaczesz, ziomuś? Okej, teraz większy ogar. Wejdziemy tutaj. No, jest, udało się, nie wierzę. Dobra. Teraz muszę tylko stabilnie trzymać joypada do góry i nie powinienem mieć większych problemów. Spinaczka teraz. Tutaj już nie mogę sobie trzymać po prostu kontrolera w górę, muszę nacisnąć A i kontroler w górę. Bo sobie tak wymyślili, że trzeba zrobić wspinaczkę. Ty, gdzie jest ten punkt synchronizacyjny? Tutaj, trochę niżej. Spokojnie, Edward, spokojnie, okej, okay, steady. Okej, okay, sukces, Jezus Maria. A żebym się namęczył z tą pierdołą... O Boże, myślałem, że to się zawiesiło w powietrzu, a to tylko jakieś pieprzone oreł. Okej. Okay. Myślę, że w taki sposób właśnie zbierzemy sobie fragment Animusa. Marihuana Island. Znajdę tutaj cokolwiek ciekawego oprócz tych skrzyneczek. No ogólnie strasznie mam ochotę sobie zainwestować ten zajebisty piracki strój, ale z drugiej strony... Nie chcę tracić pieniędzy, które mogą mi się przydać do inwestowania w statek. Mamy coś ciekawego na tej wyspie? Jakąś mapę skarbów, kolejne dwie skrzynki, dzika. Pierdolę to, gdzie jest jakaś szalupa. Wbijamy z powrotem na statek. Sztorm niestety dalej trwa, ale wyjebane. Płyniemy do tamtego tego. Szybkość podróży i jedziemy. Wyłączyło mi to. Chyba przez to, że pomiędzy jakimiś kamieniami byłem. Ojej, tutaj mamy więcej jakichś mielizn. I tak mamy tutaj chyba taką większą wyspę do opłynięcia, mylę się. No, tą taką dużą wyspę musimy opłynąć, żeby się dostać do nich. Okej, no sweat. Tutaj mamy jakiegoś członka załogi do zgarnięcia. Uda mi się go sięgnąć? Jest, udało się. O nie, nie chcę przyjebać w skałę. Pewnie bardziej się opłaca drugą stroną popłynąć, ale już kij z tym. O! No jakiś większy statek. Fregata poziom 23. No dobra. To by była trudna walka, dlatego pierdolę. Mamy kolejnego rozbitka. Przegro mi stary, jestem za daleko. Nie, żebym był statkiem mógł popłynąć, ale jestem po prostu wredny i zły. To jest jakaś mała pierdoła, to nie będę nawet się męczył dla wybuchających beczek. Wybuchające beczki. Hehehe, Krzysiu Gonciarz. Hehehe. O, coś tu w wodzie. Właśnie widzę chyba kolejnego rozbitka. Przyjmiemy cię do naszej załogi. Będziesz seksualnym niewolnikiem wszystkich murzynów na pokładzie. Co ty na to? Podoba ci się taki deal? O, wait a second. Mamy, widzę, teren tutaj zastrzeżony. YOLO swag. Zobaczymy. No widzę, że strefa zastrzeżona. Stary, ogarniam. Zobaczymy, jak wygląda ta cała ta... no, jakkolwiek to się nazywa. Fregata poziom 29, szkuner. Nope. Tak to skomentuję. Pierdolę to, wypływam z tej strefy zagrożonej i już mnie tutaj nie ma, ziomusie. Nie przejmujcie się mną. Ja odpalam maksymalną prędkość podróży i wypierdalam w podskokach.
Trąba tutaj sobie powietrzna śmigała, a ja to pierdolę. I zawiniemy po prostu do jakiegoś najbliższego fajnego portu, czyli tutaj. Crooked Island, o. Perfekt, tam chyba jest coś większego do robienia. Zabijam sobie tam do portu, synchronizuję sobie jakiegoś tego. Punkt synchronizacyjny celem Quick Travela. I zakończymy odcinek. Wybaczcie, że tak trochę sfejlowałem tą całą tutaj fregatę. Czy co to było? Nawet nie wiem do końca. A dobra, nie pozwolę mi odpalić szybkości podróży, bo przede mną jest trąba powietrzna. Hehe. Ciekawe, te trąby powietrzne są tutaj kurwa wszędzie. Ściąga mnie trochę do niej, ale... No sweat. Kontrujemy. Teraz spróbuję trochę bliżej tej wyspy podpłynąć, albo może nawet zacumować. Nie mam nawet hajsu w tej chwili na ten taki mój wymarzony, wiecie. No, 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 stary, bo cię statek wywróci do góry nogami. Spierdalaj to trąbo. Może zwolnię trochę, a nie będę płynął na pełnej. O kurwa. O chuj, jest trąba powietrzna. Jestem w trąbie powietrznej. Jej, jej, jej. Trochę mnie dojebała. Spoko. Czas przybić do portu. Będziemy też na tyle mili i uratujemy tego rozbitka. Proszę bardzo. Czas zacumować, bo już przed chwilą było cienko ze mną. Co tam płynie? Co tam płynie? Kanonierka z beczkami. O Jezus Maryja. Co mnie tak ciągnie? Ja za szybko ogólnie tutaj żegluję. Takie wrażenie odnoszę. Dobra, cumujmy. Cumowanie jest fajnie zrobione, po prostu zatrzymuje nasz statek w największym możliwym stopniu i automatycznie przybliża nasz statek tutaj do jakiegokolwiek portu, przy jakim jesteśmy. Zeskakujemy i zapierdalamy do punktu synchronizacyjnego, którym jest tamta wieża. Podejrzane, że takie wieże są po prostu wszędzie, nie? Jakby normalnie, specjalnie to rozstawili. Chłe, chłe, he. Na bok. I voilà. I do góry. Nie będę synchronizował oczywiście wszystkich po prostu najbardziej pierdołowatych wysepek w tej grze, bo to nie ma sensu, ale jak już tutaj jestem w sumie, to czemu by nie? Strój mi się pięknie podwija. Zobaczmy, co ja mam tutaj w ogóle do roboty. Tak na szybko, bo jeszcze te 2 minuty mógłbym jakoś jeszcze wypełnić, tak mi się wydaje. No właśnie, po kamieniach, stary. Nie mów mi, że nie umiesz po kamieniach przejść. Wiem, że to potrafisz. Jakaś napierdalanka w tawernie mi się tutaj szykuje. Ach, tawerna jest u góry. Jaki ja jestem po prostu roztargniony. Nie trafiam w tawerny. And shit. Z kim się pewnie będę bił, nie? Oho, gościu zarywa do jakiejś dziuni. Ja się na nią popatrzyłem i on tak... kurwa, ona jest moja. Ej! No, stary, moment, w którym się mi postawiłeś, ty i twoi kumple, to... No, to najgorszy wybór w twoim życiu. Tak krótko cię podsumuję. O, cholera. O, standardowo raz mnie walnął i na tym się zakończy ich przygoda. Gdyby tylko kamera mi ich wszystkich pokazywała. Dobra, pokonajmy bandytów, proszę bardzo. Odblokowarne tawerny. Zdobądź informacje. A zdobądźmy sobie informacje. Co mi powiesz, czarnuchu? Tym razem nie widać, czy masz suty, czy nie. Zapewne jakąś kolejną tutaj... O, kolejny konwój morski, który no... Na razie trochę dla mnie są zbyt OP. Dlatego nie będę się tym zajmował. Zdobędziemy ten fragment animusa. Tam ktoś spierdalał, to jakaś dziewoja. Tworzymy tą skrzynuchę. Jej. Szmaragda znalazłem, jejo, bogactwo. Okej, okay. Ogólnie tak oglądałem jakieś takie pojedyncze gameplaye z Assassina, z późniejszych elementów gry, raczej były to streamy. Dan's Gaming Stream, gamingowy stream Dana, jest taki gościu, którego w ogóle kiedy ja już widziałem na Twitchu. I on ogólnie 6 razy chyba podchodził do jednej akcji.
I bardzo go to frustrowało, dlatego ja chcę uniknąć takich rzeczy i w sumie jak najbardziej się wykoksić, póki mam czas i póki mam możliwości, dlatego nie chcę inwestować w żaden strój na razie. Zrobię to, kiedy będę miał więcej hajsu i będę tak czuł się na bogato, albo będę planował jakąś większą po prostu maraton zbierania hajsu. Nie wiem, jak to jeszcze zorganizuję, może sobie pobiegam po prostu i porobię jakieś pierdoły poza odcinkiem, żeby nie zamęczać was tym, jak będę gonił i zbierał pieniądze na upgrade'y. A może zamęczę? Zobaczymy. Dobra, otwarłem te skrzynki, które są najbliżej. Na tym na razie zakończymy, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, łapa w górę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!